Jesteśmy na etapie zakończenia drugiego etapu odebrania dachu głównego, nawy głównej kościoła, a przed nami remont prezbiterium. Udało się wyremontować to, co było najistotniejsze, dach główny, a teraz pragniemy wyremontować prezbiterium. W tym roku 190 tysięcy z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A., dodatkowo 35 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i 171 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz też trwają kolejne rozmowy o pozyskanie kolejnych środków. Będziemy czekać na decyzje, odpowiednie wnioski wpłynęły. Jeśli dobrze pójdzie, to z tych źródeł jakby z rządowych, samorządowych w granicach 450 tysięcy złotych możemy się spodziewać. Kolejne środki te w granicach 150 tysięcy to jest jakby pozyskane już na przestrzeni tego roku od sponsorów i też parafian. No i pozostaje do uzbierania ta ostateczna kwota 100 tysięcy, która jakby całkowicie dopnie tą inwestycję tutaj właśnie w Kiełczynie. W tamtym roku nam się udało zrobić wieżę, w tym roku udało nam się zrobić nawę główną i pragniemy skończyć prezbiterium. Jak jeszcze pogoda pozwoli, no to chcemy zrobić rewację kościoła. Wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w tym wykonaniu remontu, serdecznie dziękujemy. Od najmniejszej do największej ofiary, którą myśmy otrzymali kogokolwiek, z jakiejkolwiek strony. I chcemy, aby jeśli to jest w ich sercu i w geście, dalej wspierali te prace, które są przy kościele w Kiełczynie realizowane i będą realizowane przez najbliższe jeszcze miesiące. Na tą chwilę w tym roku wszystkie prace, które zostaną wykonane, one będą na sumę ponad 700 tysięcy złotych. Obecnie pozyskane środki możemy oscylować w granicach niespełna 600 tysięcy, więc jeszcze brakuje jakby te 100 tysięcy, które by dopełniło całości tej inwestycji. Przede wszystkim dachu. Kolejnego dachu na zakrystium prezbiterium i elewacji. No nie ma też co ukrywać, że z początek roku te plany były po prostu zdecydowanie mniejsze, tak? Przede wszystkim dach na nawie głównej. Koniec roku będzie taki, że praktycznie całość zostanie zrobiona. To jest niewątpliwie duży sukces pozyskanych środków, dobrej współpracy społeczności lokalnej, ale też osób piastujących ważne funkcje rządowe i samorządowe, które te środki, tak jak mówiłem wcześniej, nie byłyby możliwe bez ich wsparcia do pozyskania. Kolejna rzecz, wnioski dobrze napisane, dobrze ocenione, kolejne jakby pieniążki spływają. Ludzie też widzą, że ten postęp pracy jakby pokazuje, że te fundusze są dobrze inwestowane i tutaj sam zakres tych prac, który teraz został rozpoczęty, czyli zbijanie tynku na elewacji, powoduje to, że ten etap, który jakby jeszcze był pod znakiem zapytania, on będzie do końca roku zrobiony, więc to jest duży sukces, ale tak jak mówię, jeszcze troszeczkę potrzeba właśnie tego zaangażowania, tego serca, tych środków finansowych po to, żeby ten ostateczny efekt finalny osiągnąć. Dlatego tutaj jeszcze prosimy o wsparcie, prosimy jakby o taką troskę nad tym obiektem, nad tym sanktuarium. Będzie koncert organizowany, będą jeszcze inne inicjatywy. To będzie koncert zespołu Genezaret i to będzie miało związek z odpustem. Ten odpust co roku był bardzo hucznie obchodzony. Tłumy pielgrzymów, dużo przybywających wiernych. Ten rok w związku z tym, że i pandemia, i plac remontu, jak tutaj widać, i budowy, troszeczkę inna forma będzie. Msza święta będzie w Tuszynie o godzinie 12 odpustowa, po czym o 18 zapraszamy wszystkich. Podkreślam, takiego wydarzenia jeszcze tutaj nie było na tym terenie. Koncert zespołu Genezaret z fantastyczną oprawą. Rodowity Kubańczyk tam będzie dawał swoje popisy, tudzież pani wiolonczelistka. Koncert o godzinie 18, a cały dochód będzie przeznaczony właśnie na dalsze etapy prac remontowych tutejszego sanktuarium. Cegiełki będą, jak i również tutaj pozyskujemy sponsorów koncertu. Cegiełki będzie można nabywać już od 20 sierpnia. Szczegółowe informacje będą na plakatach. Oczywiście rozwiesimy plakaty po okolicy, także tutaj uśmiech do mieszkańców Dzierżoniowa. Zapraszamy. I cegiełki będą rozprowadzane zarówno na parafii, jak i przez członków stowarzyszenia. Dochód, podkreślam, w całości na remont sanktuarium. Po remoncie będzie taką małą perełką tego regionu Dolnego Śląska. Ja mówię zawsze, że jest to sanktuarium do odkrycia. To jest sanktuarium, które może nie jest tak sławne jak inne, ale do odkrycia dla tych, którzy znajdą tu swoje miejsce, ukojenie, czas na modlitwę, czas na refleksję, czas na odpoczynek. Mam nadzieję, że tak coś będzie w najbliższym czasie. Jak oddamy Kościół, sanktuarium, będzie pootwierane wszystko, co jest dla turystów, dla pielgrzymów i mamy nadzieję, że znajdą chwilę, żeby zatrzymać się, odpocząć, podziękować, przeprosić, poprosić tą, która jest gospodarzem tego miejsca. Wszystkich mieszkańców rozpiera wielka duma,
że coś takiego się w naszej parafii dzieje, starają się jak mogą włączyć w proces tutaj pozyskiwania środków. Chociażby taki przykład, ostatnio zrobiliśmy tak zwaną słodką niedzielę i poprosiłyśmy panie, żeby wsparły stowarzyszenie swoimi wypiekami. Panie podeszły do zadania konkursowo, zdały egzamin na szóstkę. Miałyśmy naprawdę sporo pracy z zapakowaniem i rozprowadzeniem tego ciasta. Kolejne inicjatywy to jest, w tym roku właśnie pandemia nam przeszkodziła, ale na przyszły rok, na wiosnę wrócimy do tego, każdy dom zbiera złom. Po prostu ludzie oddają złom, my jako stowarzyszenie koordynujemy całą akcję, sprzedajemy ten złom i pozyskujemy w ten sposób też środki. Na pewno będzie rogal świętomarciński, to też. Niektóre imprezy stowarzyszenie tutaj wprowadziło niejako cyklicznie i mieszkańcy są już do tego przyzwyczajeni, wręcz nie wyobrażają sobie, że mogłoby czegoś nie być, czegoś zabraknąć. I panie wręcz same pytają, jak mogą się w to włączyć. To jest bardzo miłe. A ostatnio, to już tak może na zakończenie powiem, jak były przynoszone właśnie te blachy z tymi słodkimi wypiekami, to najczęściej wiadomo, pani poprosi pana. I jak się zwracałam z prośbą, proszę podziękować żonie, to panowie byli bardzo oburzeni, jak to żonie, jak to ja upiekłem. Także panowie, jesteście fantastycznymi piekarzami. Nie ma co ukrywać, trzeba iść za ciosem. Niedługo już będą kolejne konkursy ogłaszane, przynajmniej na przykład w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również też trzeba rozważyć, jakie kolejne etapy ruszyć. Będziemy się nad tym wszystkim zastanawiać już, można powiedzieć, czasu coraz mniej, bo początek października już się zbliża, trzeba będzie do tego siąść i mam nadzieję, że w odpowiedni sposób również jakby kolejna koncepcja zostanie wdrożona i kolejne środki spłyną do Kiełczyna, czego sobie wszystkim po prostu trzeba życzyć.